Witam Państwa wszystkich tutaj. Do materiału. I Państwa strażników. Może zróbmy tak. Otwieram posiedzenie sesji. Początek obrad Państwo macie. Od druku 498 do druku 508. I teraz są druki jeszcze 509. Tak, dokładnie. 511, dobrze. I teraz tak, szanowni Państwo radni, szanowni goście, szanowna młodzież, skończymy tylko procedować porządek obrad i później ewentualnie Państwu udzielimy głosu. Do porządku obrad jest druk numer 509 w sprawie poparcia działań organizujących zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Kto jest za wprowadzeniem go do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Państwo radni, jeszcze raz bardzo mi proszę. A można ten druk jeszcze dostać, bo ja nie mam tego druku. Kto jest przeciw? Nie, teraz nie mam wydanego. Kto się wstrzymał? Dobrze. Teraz jest druk i tu bardzo bym prosił Państwa. Druk grupy radnych 510 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa w sprawie zanotowania tzw. progów wysokowych przed szkołą podstawową nr 95. Pismo, czy mam się dało? Jest pismo. Pismo przyszło od pani dyrektor ze szkoły. Zaraz, ale chciałbym wyjaśnić przed wprowadzeniem. Pismo przyszło od pani dyrektor w dniu dzisiejszym. Ja jestem zdania tego, że to pismo powinno być przedłożone do Komisji Infrastruktury. Dlatego będę głosował przeciwko wprowadzeniu tego projektu pod porządek obrad. Druk 510, to jest, występuje się z wnioskiem do prezydenta miasta Krakowa w sprawie zamontowania tzw. progów wyspowych przed przejściem dla pieszych dla dzieci przed szkołą podstawową nr 95 ulica Wileńska. Ja mam pytanie. Moment, skończę. Tu w trybie dokładnie procedowania nie ma pytań. Tu jest jedna rzecz, że Komisja Infrastruktury jest odpowiednią komisją, żeby to zaopiniowała. Drugie, mamy wystarczającą ilość czasu, bo wokół obecnych nie ma szans, żeby taka inwestycja została sfinansowana z żadnych pieniędzy, ani pieniędzy Rady Dzielnicy, ani z Rady Miasta. Nie ma, więc możemy spokojnie sobie to przełożyć na następną sesję i wprowadzimy to. Ziki też nie ma w tym. Matki, rozmawiałem właśnie dlatego, nie ma sensu czytać tego druku przed wytłumaczeniem. Nie rozmawiamy na temat Ziki, to mówię, doskonale rozmawiam z Pracą. Jeżeli teraz kierujemy ten druk na komisję, będziemy stopować za miesiąc, to nie da się tego będzie wrzucić do budżetu na przyszły rok, tylko przypominam, już jest złożony. Nie, na budżetu można wprowadzić poprawkami budżet. Jednym z dobrych zwyczajów było to, że dyskutowaliśmy o projektach, były odrzucane, albo przyjmowane, a odrzucane już na tym etapie. Przepraszam, panie radny, przedstawiłem tutaj druk i tak jak mówię, ja jestem przeciwko wprowadzeniu temu drukowi. Czy to oznacza, że wszystkie inne projekty uchwał, które będą zgłaszane, nie będą wchodziły przez komisję, będzie pan też zgłaszał wnioski o ich przystąpmy do głosowania, kto jest za wprowadzeniem druku nr 510 do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo, sześć. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery głosy przeciw. Drugi został wprowadzony. Bardzo dziękuję. Drugi został wprowadzony. A nie to, że pan wrzuta na cały początek, bo u nas tego widzi mi się, bo pan się ten projekt nie podoba. Nie wiem, jak to będzie. Panie radny, będzie pan dyskutował. Panie radny, będzie pan
dyskutował przy druku. Tak, czy pan nie odpowiadał? Panie radny, już panu wyjaśniłem wcześniej na korytarz, dlaczego nie chcę wprowadzać pana druku, i dlaczego pan które nie są przedyskutowane wcześniej. Proszę tutaj się. Będzie dyskusja, pan to wyjaśni. Mam wrażenie, że pan przewodniczący już przedstawił tą argumentację merytoryczną i zasadną. No właśnie merytorycznie nie wziąłem. Druk numer 400-511 i tu... W sprawie wniosku do prezydenta miasta Tychowa w sprawie organizacji igrzysk zimowych 2022 roku w Krakowie. To trzeba cało opisać, bo jest nieopisane. I zwracam się z wnioskiem do prezydenta miasta o wycofanie się starań o organizację igrzysk zimowych 2022 w Krakowie. Uważam, że to jest też jakiś następny druk, który jest nieprzemyślany. Tamten został wprowadzony, ok. Teraz wprowadzamy ten druk. To nie ma miejsca na dyskusję, panie Łukaszu. Właśnie jest po to na dyskusję. Nie, to jest wprowadzenie druku, ja to powiadam. Mam prawo, czy wniosek formalny. Zabieram panu głos, nie udzielam, bo będzie pan miał udzielony głos w trakcie dyskusji. Teraz nie ma dyskusji. Ale pan się wypowiada i wydaje swoją opinię. Czytam, ale zgodnie ze statutem to głosu za. Jest głos za i głos przeciw, przykazuje głos nie. Panie radny, niech pan przestanie robić zamieszanie. Czemu pan się tak boi, że miał coś do powiedzenia, dlaczego uważać? Panie radny, nie powie, że pan miał coś do powiedzenia, powiedziałem. Jest zdecydowanie druk, przeczytałem druk, każdy miesiąc dłużej, to jest kolejny druk. Przeczytałem druk, który pan zaproponował z grupą radnych i będziemy go wprowadzać tutaj pod obrady. Ja osobiście głosuję przeciw. To jest za wprowadzeniem druku 511. Jeszcze głos dyskusji, panie bardzo. Nie, nie ma głosu dyskusji. Nie ma głosu dyskusji. Uspokójcie się na chwileczkę, my procedujemy teraz porządek obrad, a nie dyskusja. No to proszę wytłumaczyć panu Łukaszowi. Bardzo proszę o spokój. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku 511, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Druk nie został wprowadzony. I teraz głosujmy sobie cały porządek obrad wraz z poprawkami, czyli z wprowadzonym drukiem 509 i 510. Kto jest za 510, 511 nie weszło, pani radna. Bardzo bym prosił. Pani Agnieszko. 511 nie został wprowadzony, 510 został wprowadzony. Dobrze? Proszę o poparcie porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Dwie osoby. Dziękuję bardzo. I teraz przed przystąpieniem tutaj procedowania dokumentu prosiłbym, mamy zaproszonych gości, czyli panu ze Straży Miejskiej, naczelnika i pana kierownika. Ja spotkałem się z panami ze Straży Miejskiej odnośnie naszych obaw dotyczących przeniesienia referatu z Dobrego Pasterza. Rozmawiam na ten temat i mówiłem się tak, że po prostu państwo ze Straży Miejskiej z przyjemnością odpowiedzą tutaj na wszystkie państwa pytania radnych. I otwieram dyskusję. Witam szanownych panów. Poprosiłbym tak, może radni, by, jeżeli macie państwo pytania, cztery osoby, żeby zabrały głos, ewentualnie później w trakcie dyskusji, jak państwo będziecie mieli głos, przedstawiłem. To wtedy ewentualnie będą następne głosy w dyskusji. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Proszę bardzo, pani Ania Radwańska-Kiewicz. Jest pytanie do Straży Miejskiej. W związku z tą reorganizacją Straży Miejskiej, czy chodzi mi o naszą dzielnicę? Czy pan rozumiem, że przenosiliście się dokładnie gdzie? Ja witam bardzo państwa serdecznie jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie. Ja testowałem na przednik odbiorów w mieście od maja tego roku. Jeżeli mówimy o reorganizacji, ja bym chciał uściślić dokładnie ten termin. Tym terminem posługiwał się pan komendant, który mówił o reorganizacji struktury Straży Miejskiej. W chwili obecnej nie używałbym tego terminu do tego, co się stało. Oddział Śródmieście składa się z różnych referatów, między innymi referatu patologo-interwencyjnego, pierwszego, drugiego referatu ruchu drogowego, również z referatu rejonowego.
Do tej pory ten referat ulokowany był w budynkach przy ulicy Nowego Pasterza 116. I można powiedzieć, że tam zajmował pomieszczenia, które generalnie mają służyć do tego, żeby strażnicy przyszli, przebrali się w mundury, wyszli w rejon, rozliczyli służbę na zakończenie. Została podjęta decyzja na mój wniosek, żeby ten referat przy ulicy Dobrego Walerego Sławka ulokować razem z pozostałymi referatami, tak żeby oddział pierwszy w mieście był kompletny, wszystkie referaty mieściły się w jednym miejscu. I tutaj nastąpiło przeniesienie referatu do budynku przy ulicy Walerego Sławka 10. Znaczy to nie jest reorganizacja. Natomiast chciałbym tutaj też powiedzieć troszkę szerzej na pewne obawy, które do mnie dotarły dotyczące tego, że ta decyzja o przeniesieniu referatu na Walerego Sławka spowoduje większe trudności w zarządzie w kontaktach z strażnikami rejonowymi. Nie ukrywam, że dość długo zastanawialiśmy się nad tym, czy wykonać przeniesienie, czy nie. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw zdecydowaliśmy się na ten krok z uwagi na to, że w obiektywnej naszej ocenie wydaje nam się, że to jest więcej korzyści. Kwestia samej organizacji pracy, kwestia współpracy między różnymi referatami, kwestia czy też nadzoru, czy też wymiany informacji od razu do służby, powoduje, że jednak ta zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na to, że Państwo będą mieli problem. Z założenia strażnicy rejonowi pracują w rejonie. Oni mają w rejonie kontaktować Państwa z mieszkańcami. Natomiast nie siedzieć za biurkiem i przyjmować strony budynku. Jeżeli ktoś chce się umówić ze strażnikiem rejonowym, może tego dokonać w najróżniejszy sposób. Może umówić się na danej ulicy. Do czego nie ukrywam, ja dążę, bo to jest miejsce, gdzie strażnik powinien rozmawiać o pewnych problemach do rozwiązania. Widząc je od razu na miejscu, jak dana sytuacja się przedstawia, jak dana sytuacja wygląda, bo wtedy ma cały obraz i całą wiedzę na temat danego problemu. Natomiast nie ma żadnych przeciwnika, tak? Jeżeli Państwo, czy też mieszkańcy, chcą się umówić ze strażnikiem przy ulicy Dobrego Pasterza, nie ma również żadnych przeciwwskazań, żeby takie spotkania tam się odbywały. To nie jest tak, że strażnicy rejonowi po przeniesieniu mają zakaz wstępu do budynku na Żydowego Pasterza. Jeżeli ktoś chciałby się umówić, pomieszczenia tam są, można spotkać się czy porozmawiać szczerze, jeżeli należy. Wie Pani, mnie najbardziej zastanawiam, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z Państwa pomocy, skoro tak naprawdę to nie jesteście na terenie naszej dzielnicy. My jako dzielnica nas interesuje bezpieczeństwo naszych mieszkańców właśnie w naszej dzielnicy, a nie gdzieś tam dla Walerego Sławka. Natomiast zwłaszcza, że my żeśmy strasznie stąd zainwestowali. Myśmy wyposażyli Was w samochody, to nie jeden zresztą sprzęt i dajemy Państwu na nas godziny i proszę, może ja się mylę, ale wydaje mi się, że ta reorganizacja moja będzie obstawała za takim sformułowaniem, no wpłynie negatywnie właśnie na bezpieczeństwo i przede wszystkim relacje myślę pomiędzy strażą i swoimi mieszkańcami, bo no troszeczkę ucieknie się od nas, prawda? Nie bardzo rozumiem, bo znam Państwa pracę, kiedy bywałam tam bardzo często, wiem jak ona wygląda. Wiem, że jest bardzo dużo pomieszczeń, no i cały czas się zastanawiam, tak naprawdę do tej pory, żeście się mieścili, a cóż takiego się stało w tej chwili, że się straż miejska przestała mieścić w tej pracy. Bo nie bardzo rozumiem, co się dzieje. Postaram się to wszystko zacząć. Mieściliśmy się, to jest za szerokie pojęcie. Mieścił się jeden referat. Na Walerego Sławka cały czas ulokowane były dwa inne referaty. I cały oddział z kierownictwem, z pozostałymi referatami mieścił się na Walerego Sławka. To jest tylko jeden referat. Dlatego
to przeniesiemy do pomieszczeń. Kierownictwo tu się przeniosło? Nie. Jesteśmy razem, kierownictwo ze strażnikami na ulicy Badojego Zbawcza. To przeniesienie, przyznam Pani rację, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest, kiedy dany oddział Straży Miejskiej ma siedzibę na terenie swojego działania. To jest idealna sytuacja. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia dzielnic, jest to po pierwsze nie zawsze do zrealizowania rzecz niemożliwe, bo musielibyśmy stworzyć sytuację, gdzie jeden oddział obsługiwałby teren jednej dzielnicy. No jeżeli nasz oddział obsługuje teren trzech dzielnic, nawet jeżeli uruchomimy na której z nich, dwie pozostałe nie będą miały oddziału na swojej terenie. Druga rzecz, kwestia charakteru naszej pracy. Tak jak już wspomniałem, my nie pracujemy tak jak zwykłe urzędy, do którego trzeba przyjść, zgłosić się, żeby porozmawiać na przykład z urzędnikiem. My pracujemy w rejonie, my pracujemy w terenie. Komendy strażnikom, pracujące w radach rejonowych czy też w radach patrolowo-interwencyjnych, służą tylko i wyłącznie do tego, że wchodzą, mają szafkę, przebierają się w mundur, pobierają sprzęt i wychodzą w rejon. Godziny na przyjechanie do nas, święcą 6 godzin na służbie, i znowu godzinę, żeby wrócić po 8. No ta godzina to przesadzona, natomiast... No nie wiem, czy w tym momencie dzisiaj, jak tam chciałby się na parę do Sławka, czy... Odpowiem panu tak, że my to korzystamy na przykład, mówimy do okolia, my korzystamy z dobrodziejstwa poruszania się po dwóch pasach. Ten przejazd nawet w godzinach szczytu na dobrego pasterza nie jest naprawdę długi. Natomiast tą samą sytuację mamy w przypadku czynności wyjaśniających, już tak zagłębiając się w takie szczegółowe analizy i wyliczenia. Strażnicy bardzo często prowadzą interwencje, które kończą się sporządzeniem wniosków i ustalają. I chociażby do tych wniosków muszą być przesłuchiwani. Jeżeli oni byli tutaj, musieli być przyjechać na Walę do Zbawcza, by się przesłuchali. Tam jest cała, nazwijmy to maszyna. Wszystkie szczeble, to się wszystko zazębia. W tym momencie oni przychodzą do służby, od razu mogą się na przykład przesłuchać, jechać w rejon, co powoduje właśnie zyskanie tego czasu. Ja nie powiedziałem, że to jest idealne rozwiązanie. Wszędzie są plusy i minusy. Myśmy się długo zastanawiali, jednak doszliśmy do wniosku, że jednak to będzie z korzyścią właśnie dla czasu służby, dla państwa, bo ten strażnik de facto, mimo wszystko, powinien być częściej wyjaśnienia. Trudno oddzielić referat od funkcjonowania pozostałego referatu, gdzie zadania są podzielone na poszczególne komórki, żeby on funkcjonował samodzielnie. Tego nie unikniemy. On musi funkcjonować, wymiana dokumentów, przesłuchania, pobieranie sprzętów, innych rzeczy. To wszystko się zazębia. Ekonomika służbowska zawsze dyktuje to, że to powinno być w jednym miejscu. Tak samo funkcjonują komisariaty policji. Tam sprawy, czynności i tak dalej są prowadzone w jednym budynku właśnie po to, tak, że... Tylko do nazwy dzielnicy jest ten projekt. No to na przykładzie naszej policji, na dwie dzielnice, natomiast... Zgadza się, natomiast tak jak już wspomniałem, no... To nie mogę powiedzieć, że nas będzie więcej, czy będzie więcej oddziałów, żeby to pokryć. To nie jest w mojej gestii. Natomiast serdecznie mogę powiedzieć, że ja bardzo długo byłem na szeregiem na oddziale kulturze, który boryka się z tym samym problemem mieszkaniowym w cudzysłowie i on się mieści na osiedlu Kozłówek, to jest dzielnik teren dzielnicy 12, a obsługuje teren dzielnicy 8, 9 i 13. I w rozmowach z radnymi, z osobami radnymi, mieszkańcami, bardzo często na początku były obawy, natomiast później zostały rozwiane. Paradoksalnie powiem, że to są takie odczucia mieszkańców. W momencie, kiedy zaczęło się mówić, że opuścimy na podwórzu teren osiedla na Kozłówce, mieszkańcy osiedla zaczęli przychodzić do nas, proszą, żebyśmy zostali, bo dzięki nam jest więcej patroli. To pokazuje taką złudę, że nie zawsze tam, gdzie jest budynek, gwarantuje, że jest więcej patroli. My nie pracujemy w budynku. Nie czekamy interwencyjnie jako do tego. My rozumiemy, wie pan, co mnie bardziej interesuje fakt, że żeśmy Państwa zainwestowali. Daliśmy Państwu pieniądze na samochody.
jesteśmy, się nie interesuje, co będzie z samochodami, w jaki sposób będziecie wykorzystywać to, co od nas dostaliście, to znaczy samochody. Natomiast druga sprawa, jeżeli chodzi o patrole pierwsze, w jaki sposób będą realizowane, jeżeli my zdecydujemy się skorzystać z tych płatnych zarządowych. Miejsce rozpoczęcia pracy nie powoduje tego, że zmieniamy coś w swoim działaniu. Przepraszam na sekundę. Bardzo bym prosił Pani Aniu, aby zgłaszać się po kolei wypowiedziach, a nie prowadzić sobie dyskusję, jak byśmy siedzieli. Akurat tak się złożyło. To są pytania, więc myślę, a jestem z Komisji Bezpieczeństwa, myślę, że... Rozumiem, ale prosiłbym też nie tylko Pani, mam pytania. Myślę, że mamy czasu do północy, jeżeli będzie trzeba, Panie Przewodniczący. W tej chwili bym chciała... Prosiłbym, aby Pani przy każdej takiej wypowiedzi zgłaszała się, bo są inni radni, którzy też się zgłaszają. Bardzo proszę o na temat tych samochodów. Nie zmienia się nic co do dotychczasowego naszego funkcjonowania. Nie zmieniamy nic w naszych działaniach, albo inaczej powiedzieć, że zmienić na pozytywnie. Czyli coś poprawi, coś usprawni. Natomiast wypłaty, które dzięki Państwa życzliwości uzyskaliśmy środki na pracowni, nie przechodzą do pracy na inne oddziały. Patrole, jeżeli będą pełnić służbę w godzinach na tej formie finansowanych dzięki niej również Państwa życzliwości, będą pełnić służbę na tym etapie. Tu nie zmienia się nic. Zmienia się tylko to, co wspomniałem na początku. Miejsce, w którym strażnicy przebierają się w mundur i wychodzą w rejonu służby. Znaczy ja mam pytanie, czy przeniesienie na walnego kładka to jest docelowe, czy tak jak praca mi zawsze donosiła, że Państwo pytacie jakieś, jest to... jakieś specjalnego w cudzysłowie obiektu, gdzie był straż, byłaby nie tylko sama. Zgadza się, doniesienia prasowe są najbardziej prawdziwe. Rozmawiając z komendantem, czynimy starania o to, żeby znaleźć siedzibę oddziału pierwszego w Śródmieście na terenie jednej z trzech dzielnic, który ten oddział obsługuje. Niestety nie jest to tylko i wyłącznie od nas zależne. Myślę, że Państwo doskonale znają procedurę, jak to pozyskać, znaleźć budynek. Natomiast bardzo byśmy chcieli faktycznie przenieść się bliżej centrum, tylko mogę spracować, bo to, co już powiedziałem na początku, to jest idealne rozwiązanie, żebyśmy mieli siedzibę, na której z trzech dzielnic, na której pracujemy. Proszę bardzo, Pan wniosek. Proszę Państwa, we mnie się terenie rusza humanista, ale ponieważ jednak inżynierskie studia skończyłem, to sobie tak przeliczyłem. Około 7 km macie Państwo odległości od naszej dzielnicy. To trzeba dojechać tam i z powrotem. Jeżeli ten dystans pokonuje tylko raz pojazd, to jest 14 km dziennie. Razy 30 dni to jest 420 km, o ile dobrze liczę. A to jest około... No przeliczmy sobie to na litry. Przejdźmy na złotówki, wyjdzie około 2000, a proszę zobaczyć, że te 420 km, gdyby były przejechane jako objazd po naszej dzielnicy, to bylibyście wszędzie i nie zdążylibyście tego objechać. Więc nielogiczne jest dla mnie to tłumaczenie. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie bezpośrednio możliwości. Ma Pan rację, tylko że statystyka ma to do siebie, że można ją interpretować na różne sposoby. Ja Panu powiem, że to co już wspomniałem, ten referat nie może funkcjonować sam. Te same kilometry w momencie, kiedy referat do Narodowego Pasterza musiały być pokonywane na dobrego sławy. Przez dokumentację, z przesłuchaniami i innymi rzeczami. Te kilometry też leciały w drugą stronę. Poza tym z referatu z oddziału Walerego Sławka wyjeżdżają radiowozy w kierunku centrum innych referatów, czy referatu ruchu drogowego, czy patrolowo interwencyjnego, które zawierają też patrole referatu rejonowego po drodze. Mamy wolne miejsca. Radiowozy są pięcioosobowe, czasami większe. I ta statystyka, którą Pan przedstawił, można ją postrzegać, w ten sposób interpretować, ale jeżeli... No ale to było 200, to się pomyliłem, nie 2000, tylko 250 zł, ale to i tak jest dużo. Proszę bardzo, Pani Ania Wąsiu. Ja przysłałam mailowo pytania, nie wiem czy do Panu, czy do Pani zgłasza. I też mnie dwie kwestie. Jedna kwestia, jak
panowie oceniacie bezpieczeństwo, znaczy dzieci, jakiego typu interwencje najczęściej są podejmowane, które rejony w naszej dzielnicy są najbardziej niebezpieczne i pod jakim względem. I druga sprawa, że ja mieszkam akurat w rejonie 29 listopada Gdańska, Czerwiska i powiem szczerze, że w ogóle patroli w Straży Miejskiej nie widzę. A jako przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych zależy mi na tym, żeby mieszkańcy mieli jak najszerszy kontakt. W zasadzie nie znamy, że tak powiem, strażnika miejskiego danego rejonu. Dla mnie były jeszcze takie sytuacje jak tutaj parę lat temu, że nawet w dzielnicy były informacje, że było nazwisko, nawet były podawane telefony, prawda, że zdjęcie oczywiście, że ten strażnik, ja wiem, że się sytuacja może zmienić, że sobie się zmieniają. Natomiast po prostu no, nie mieszkańcy nie mają takich informacji, do kogo mogą się damy ulicy, do którego strażnika miejskiego się odnieść. Tutaj myślę, że też ta informacja się bardzo przydała przy wydawaniu biuletynu, żeby takie informacje były. Jeszcze, panie naczelniku, jeszcze tutaj odnośnie statystyki, o której pani radna się zapytała, ja uważam, że takie zapytanie można by do państwa wysłać, państwo by się przestawili, bo wysłałem maila. Znaczy, ja wysłałam dwa tygodnie temu maila do pana przewodniczącego z tą nadzieją, że te moje zapytania zostaną państwu przedstawione i że dzisiaj na sesji taką odpowiedź otrzymam. Mogę zaraz tego maila wydrukować, nie brzmiał tutaj, jak pan teraz zadała. Ja postaram się odpowiedzieć. Mówiąc o bezpieczeństwu, nie chciałbym tutaj decydować, które rejony są niebezpieczne, które bezpieczne, bo po pierwsze bezpieczeństwo... Ale na podstawie podejmowanej interwencji. Bezpieczeństwo to jest domena policji. No i jesteśmy od porządku. Taka jest poprawa. Nie mam wglądu do pełnego, do sytuacji, gdzie są przestępstwa popełniane, jakiego rodzaju i tak dalej. Myślę, że właściwym byłoby zaproszenie tutaj komendanta komisariatu policji, który wyczerpująco, szczegółowo... W jakiej sprawie jesteście panowie wzywani? O to mi chodzi. Najczęściej otrzymujemy zgłoszenia dotyczące przepisów ruchu drogowego. To są najczęstsze interwencje zgłaszane z dzielnicy trzeciej. Czyli mówię, ściągam kociusi. Najwięcej takich interwencji jest dotyczących niestosowania się do znaków drogowych. To jest zdecydowana liczba takich interwencji. Z tego co sprawdziłem w tym roku, było ich 461. Drugą taką dużą liczbą, grupą interwencji są interwencje w zakresie czystości. Związane z uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie. Bardzo dużo interwencji, mam około 610 za typu 97, to są inne naruszenia przez kierujących. Czyli najczęściej pozostali niepokonane na przejściach na chodniku. Dla pieszych parkowanie na pasach, parkowanie w obrębie skrzyżowań. Relatywnie niewiele w porównaniu do tego bloku, o którym się wyjawia na temat na podstawie zgłoszeń mieszkańców, czyli to, co mieszkańcy zauważą i uważają za istotne, że odpowiadają. Mamy tutaj spożywanie alkoholu około 140 interwencji w ciągu roku obecnej, zakłócanie porządku to około 150 interwencji. A przepraszam, to jaki to jest okres? Na początku tego roku, do stycznia 2017 do chwili obecnej. Dość pokaźną grupę, która też dużo wysiłku naszego kosztuje, są osoby nietrzeźwe. Jeżeli mówimy o roku 2013, to z terenu dzielnicy 13 przenieśliśmy około 200 osób nietrzeźwych do miejskiego centrum szpitalistyki niezależnej. Natomiast jeżeli popatrzymy na takie kategorie, gatunki tych interwencji, to najczęstsza, to zdecydowaną większość interwencji stanowią właśnie wykroczenia z zakresu tego ruchu drogowego, czyli nieprawidłowego postoju pojazdu. Przytoczyłem roz,
rozbiciu na konkretne artykuły, na przykład zakazu, stosowania się do znaków czy innych rzeczy. Natomiast mówiąc do liczby, nie zmniejszonej liczby patroli. Proszę Państwa, nie będę ukrywał, że rok, dwa lata temu jeszcze oddział Śródmieście liczył około 160 strażników. W chwili obecnej oddział liczy około 100 paru. To jest około 60 funkcjonariuszy pracujących w rejonie Wilnie. No i krótko mówiąc, no to siłą rzeczy musi być zauważalne. Nie mamy na tylu na przykład strażników, żeby wszystkie rejony oddać w jednoosobową odpowiedzialność, czyli ten nadzór, żeby był taki, jak powinien być. Bo w naszym przypadku naprawdę te osoby, które pełnią służbę czy w sekcji profilaktyki, czy to są dwie osoby, czy w sekcji wykroczeń, które obrabiają wszystkie wykroczenia prawnicznie wyjaśniające, to są trzy osoby, dyżurni 10 osób, to jest praktycznie, można powiedzieć, że to pracuje za biurkiem. Reszta, cały stan pełni służbę wyjątkową. 60 osób to jest naprawdę zauważalna liczba. Dodatkowo dochodzi nam kwestia wzrostu zgłoszeń. Tak dla porównania, w ubiegłym roku zaczęliśmy rok 2012 z liczbą zgłoszeń w Kielnicy samej, około 3,5 tysiąca zgłoszeń. Natomiast na chwilę obecną, na początek listopada, mamy już te 3,5 tysiąca, czyli przewidujemy, że ten rok zaniknie się około 3900-4000. Około 400 integracji więcej. Dla nas to jest odczuwalne. To jest odczuwalne również, jeżeli przełożymy to na służby, które strażnicy wykonują. 60 osób może naprawdę bardzo dużo służb w rejonie wykonać. Mówiąc najprościej, to jest powód tego, że tych strażników widać. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Wąsik się zgłaszał. Tak, no właściwie ja nie mam pytania, tylko taką konkluzję. No bo rozumiem, że ta zmiana nie jest przeprowadzona, że to jest powód takie widzimisię na wiedzą cudzysłowie, tylko wynika po prostu z realiów ekonomicznych. Jest ona na celu zaoszczędzenie pieniędzy, gdyby Państwo mieli większy budżet, na pewno ta poprzednia decyzja o przeniesieniu nie zrobiła. Tak to należy rozumieć, więc głównym powodem jest ekonomia, że jest na budżet miasta taki, jaki jest. Czy też powodem jest bardziej, nie wiem, poprawienie pracy straży miejskiej. Jaka jest główna przyczyna tego przeniesienia? Tak naprawdę. Główna przyczyna przeniesienia. Po pierwsze, poprawienie działania straży, bo tak jak wspomniałem, nasze argumenty wskazywały na to, że po pierwsze, telefera będzie lepiej funkcjonował. Po drugie, kwestie tych dojazdów, one się tak naprawdę bilansują, równoważą. Czy będziemy jeździć w tą stronę rejon, czy będziemy jeździć na Walego Sławka, pewne rozliczenia, nadzory, przesłuchania muszą trwać, to musi być. Po drugie, założenia takiego typowo, nazwijmy to menadżerskiego, łatwiej zarządzać pewnym grupą ludzi, zadaniować, rozliczać ich, czyli poprawiać funkcjonowanie oddziału, jeżeli mam razem dostępny w każdej chwili, nazwijmy to placówką, która jest wizytowana raz na jakiś miesiąc. Czy to nie kwestia ekonomiczna? Natomiast my cały czas dążymy do tego, żeby siedzibę oddziału pierwszego znaleźć budynek, pozyskać go i przenieść cały oddział w Śródmieście do budynku znajdującego się na terenie bądź Państwa dzielnicy, bądź dzielnicy pierwszej budynku. Niestety nie doszło do skutku, myśmy się cieszyli, bo dla nas to była bardzo atrakcyjna lokalizacja. Niestety nie doszło do skutku. Nie odejdziemy, zajmiemy się jakimiś sprawami. Wiem, że był też proponowany budynek przy ulicy Piłsudskiego, ale bodajże Sopoła. I też niestety to nie doszło. Natomiast nie umiem Państwu odpowiedzieć powodu, dlaczego ja zajmuję się służbą, nie sprawami technicznymi i wykonawczymi. Pan radny Jacek Błaszczyk, proszę. Ja widzę, że jednak panowie też czujecie te sprawy, że jakby było bliżej, byłoby lepiej. Natomiast żebyśmy sobie tutaj wszyscy, bo są młodzi ludzie wśród nas, uświadomili, jaka to jest, jakie to są miody ta praca, stąd pewnie i ubytki kadrowe. Mniej więcej, takie doszły mnie słuchy, że to jest roczny, że to jest miesięcznie na rękę około 1700 zł, tak? Czy to jest prawda, że to jest taki, tak zarabia straż w mieście Królewskim w Krakowie?
Proszę Państwa, no, nie, to nie są to zmiany. Ja mogę Państwu powiedzieć, że... Ja, ale czy ta kwota jest mniej więcej... Żeby zaspokoić Pana ciekawość. Kwota jest uzależniona od tego, jak długo się pracuje, od stopnia. Zaczyna się od kwoty 1600. Czyli jeszcze mniej od 100 zł. Na początek jest 1600. No więc rzeczywiście, co to kurs. Natomiast mogę powiedzieć, że mamy bardzo duże rotacje z uwagi na to, że pracuje się świątek, piątek czy niedziela przez cały rok, wszystkie dni. Dodatkowo praca wymaga ciągłych zmian. Jeżeli my planujemy służby, na przykład nocne, to te służby muszą się odbyć. Muszą być patrole, które będą wyczuwały ręce o interwencję. Coś wypada, ten grafik nam się ciągle zmienia. Można powiedzieć, że w sytuacjach szczególnych ten grafik wariuje z dnia na dzień. Dowiadujemy się czasami, jak pracujemy. Do tego dochodzą sytuacje nieoczekiwane, typu przypomnę tutaj pogrzeb w Pary Prezydenckiej, gdzie pracowało się praktycznie non-stop. To wszystko wynagrodzenie dodatkowo pracowe jest dość stresująca i nerwowa, bo trzeba pamiętać o tym, że my z reguły stykamy się z tymi osobami, które nazwijmy to na jakiś tam sposób naruszyły przepisy i wcale nie są zadowolone z tego, że umundurowani funkcjonariusze podchodzą im te drzwi. I do słowa, jeszcze do tego podobno do 67 roku życia, nie jak policja. Także bardzo często jest tak, że my stanowimy doskonałe zaplecze i szkołę dla policji. Później bardzo często spotykamy strażników, z którymi pracowałem, właśnie już w mundurze troszkę innym, a komendanci się nie mogą zachwalić, jak to fajnie, że ci byli strażnicy trafili do nich jako policjanci, bo mają wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zaprawienie w boju. Dziękuję. Czy są jakieś jeszcze pytania? Czy pan radny Jacek się przygotował, ten aplikował tam do strażnictwa. Czy są jeszcze jakieś pytania z Państwa radnych? Może jeszcze takie kończące pytanie, to ilu teraz przypada strażników na naszą dzielnicę i ile samochodów? Jaki jest średni czas, ile godzin dziennie przybywa strażnik na terenie całego? Szanowni Państwo, na naszym należy, że dzielnice trzecią służbę oprócz strażników rejonowych, których jest 4. Kiedyś było 9. Teraz jest 4. Miejmy nadzieję, że wzrośnie ta liczba, bo uzyskamy na całą dzielnicę. A teraz mówimy tutaj jeszcze o pionie patrolowo-interwencyjnym. Ten samochód jeździ cały czas. Jest, dzielnica jest cały czas patrolowana przez samochodę od poniedziałku do niedzieli. Także nie ma tutaj dzielnicy. Na trzeciej dzielnicy jest patrol interwencyjny, który się po niej porusza. I jeden samochód. To co dało, znaczy inaczej. To wygląda w ten sposób, że my nie prowadzimy ścisłego podziału między patrolami interwencyjnymi, że ten patrol ma być w trzeciej dzielnicy, ten ma być w drugiej, ten w pierwszej. My musimy działać elastycznie, dynamicznie. Jeżeli coś dzieje się w dzielnicy trzeciej, to wykorzystujemy wszystkie patrole interwencyjne, nawet patrole ruchu drogowego, które są kierowane do dzielnicy trzeciej. I analogicznie, jeżeli coś się dzieje w pierwszej, to akurat tam kierowane są. My odpowiadamy, ja jako naczelnik odpowiadam za wszystkie trzy dzielnice. Prowadzę politykę całościowo, planujemy służby, które są kierowane do rzeczy. Gdyby zaszła taka konieczność, nawet będziemy ściągać, tak się czasami dzieje, bardzo często są ściągane patrole z innych oddziałów, tutaj do centrum. A ja mam jeszcze jedno pytanie, jaki jest taki średni czas oczekiwania na interwencję? Tutaj z uwagi na, nie ukrywam, dość dużą liczbę zgłoszeń, którą nie jesteśmy w stanie zrealizować od razu wszystkie, prowadzimy porządkę. I dyżurni też za to odpowiadają, żeby tą selekcję wstępną prowadzić, my to sprawdzamy, nadzorujemy. Założyliśmy, że w przypadku interwencji tych priorytetowych, dla których nas są, zagrożenie życia, tamowanie ruchu, czyli ktoś nie może gdzieś wyjechać,
te palące interwencje, czas dojazdu ma być mniejszy, tak mamy założenie, niż 15 minut. Z tego co sprawdzamy, tak gdzieś w granicach w zależności od do 15 minut będzie. Z tego co sprawdzamy, udaje nam się to w zależności od okoliczności osiągnąć 70-90% w zależności od tego. Natomiast w przypadku zgłoszeń to zaświecenie szanownego się bardzo wygląda, mam natychmiast podjechać. Możemy podjąć czy po 3 godzinach, czy po 4 czy na 2. No to te czasy, nazwijmy to dojazdu, są już pytam przypadek, bo jestem też beneficjentem usług państwa. We wrześniu dzwoniłem z interwencją, że to panie spokoju alkohol do późnych godzin nocnych na ulicy Cylarowskiej. Czas oczekiwania do dziś. Półtorej godziny oczekiwałem, w końcu powiedziałem, że nie ma sensu go złożyć. No widzieli to zygnąć. Może do sprawdzenia jest to, zgłaszałem to. Osobiście przedstawiałem się też, także taka informacja dla państwa. Kilka kropki dzwoniłem, tłumaczyli się państwo tutaj telefonicznie, że patrol jest jeden na dzielnicę i jest w trakcie interwencji, że przebywa w tym momencie na ulicy Rozrywki i transportuje na jakieś tam pijanych ludzi, że nie mają możliwości państwa w tym momencie, no ale nie doczekaliśmy. Nie, była informacja taka, że w takim razie, jeśli pan bardzo nalega, to proszę na policję. Tylko w takim razie nie po to jest straszne, jest ja, żeby jest po policję. Tak ja do tego podchodzę. Była taka informacja telefoniczna, że jeśli pan to jest to pilne, to na policję, tylko że nie po to jest tylko podchodzona. Proszę państwa. Także to jest moje nazwisko wiśniowce w ulicy Cylarowska. To był wrzesień. Dzień meczu, kiedy w 29 wyróżniają pierwszy w ulicy Cylarowską i na ten tabu przebywają wtedy wszyscy, wiejąc się i rzucają spokój. Ja akurat dostałem telefony od mieszkańców i prośbą o to, bo sami ten ponoć interweniowali, już ja dzwoniłem. Przedstawiałem się też, że w drodze dzielnicy nic nie dało. Ja wiem, że to nic nie daje też, że funkcja gdzieś nic, ale wydawało mi się, że potraktują to Państwa jako prywatnie. Moje to wiśniowce danie na pewno wiśniowce jest intencjonowane w każdym razie. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Ja myślę, że tak, że państwo z Straży Miejskiej wyjaśnili, nie wiem, no, bo skoro nikt nie chce, nie oczekuje żadnych więcej zadawania pytań, więc myślę, że zostało to wyjaśnione tutaj praca strażników miejskich w naszej dzielnicy. Bardzo dziękujemy za pełne wyjaśnienia. Myślę, że stali za obecność. Myślę, że stali państwo usatysfakcjonowani. Bardzo bym prosił, szanowny gość, jeżeli panie drogie, uważacie, że nie wiem, no chcecie sobie porozmawiać, to możecie stąd wyjść, niczym nie będzie to przeszkadzało nam ani wam. Jeżeli pani chcecie uczestniczyć w obradach sesji, to prosiłbym o nierozmawianie. I jeszcze raz dziękujemy. Myślę, że będziemy podejmować też uchwały, w których jak co roku przekazujemy pieniądze na patrole. Nie wiem, no nie mogę, bo nie jestem też urozbitą. Zobaczymy, jak rada zadecyduje, jak będą te pieniądze wskazywane. Ale myślę, że właśnie Straż Miejska też jest nieodłączną służbą tej działającej w naszej dzielnicy i na pewno też o państwie jako Rada Dzielnicy się nie zapomnimy i jako środkiem państwa pracy wspomóżmy. Jeżeli państwo na przykład chcecie pozostać tutaj na obradach sesji, to ja najbardziej prosimy, jeżeli nie, to możemy 5 minut zrobić przerwę ewentualnie. Mogę, bardzo dziękuję. Rada jest polskie rodzinne czyny, bo jeszcze mieliśmy spotkania. Ja bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować za wsparcie, które Państwo mnie wspomniał. Natomiast też chciałem zadeklarować, że na wszelkie uwagi jesteśmy jak najbardziej otwarci, bo zdajemy sobie sprawę, że nasza praca polega na tym, żeby funkcjonować za społeczeństwa. I wszelkie na to wszystkie uwagi służą nam do tego, żeby poprawić jakość naszego funkcjonowania. Jeżeli jest to możliwe rozwijać się i faktycznie
faktycznie podnosi tą poprzeczkę i działania strażników. Także nawet te krytyczne uwagi bardzo chętnie wysłuchujemy, bo wyciągamy z nich wnioski właśnie po to, aby tych uwag było jak najwięcej. Także bardzo serdecznie dziękuję jeszcze. Jeżeli przewodniczący radą, a tak, to jest pan takie pani obowiązek, że generalnie idziemy przez ten sam kierunek, to znaczy wyjaśniamy sobie różne rzeczy, dopatrujemy się, zwłaszcza pewne bardzo prośby, państwo, panowie, to jest też chęć do udzielenia informacji. Może panie przewodniczący, bo to taka szansa. Może panie przewodniczący, bo to taka szansa, żebyśmy przedstawicieli Straży Miejskiej zaproszali częściej na sesję, tak żeby ten przepływ informacji był płynny, żeby można było sobie na bieżąco wyjaśniać, chociażby w tej interwencji, którą pan wiceprzewodniczący zgłosił, która nie doszło do skutku. Być może to był jakiś błąd w systemie, być może jakaś inna przyczyna. I myślę, że będziemy dążyć do tego, żeby obie strony były zażądane najbardziej mieszkańcy. Ale tutaj na oczy... Jestem najbardziej otwarci na rynku, żeby właśnie z takich rozmów dużo informacji się czerpie. Ja też jestem świadomy tego, że my jesteśmy instytucją jak każda inna ludzki, u nas też występuje bardzo często zdarza się, że te błędy też się nam zdarzają. Robimy wszystko, żeby to poprawić. Straż Miejska nigdy nie ucieka. Straż Miejska zawsze się wycofuje. Pana Pani Komisarz. Pan 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 Komisarz. To może zrobimy, przyjmiemy, to nie będziemy szukać, bo jak będzie dyskusja, to ją poczną.